Jerzy Starak to jedna z czołowych postaci w polskim środowisku biznesowym. Właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA, kolekcjoner i mecenas sztuki. Nauka, sztuka i edukacja to pasje, które Jerzy Starak realizuje od ponad 20 lat poprzez Naukową Fundację Polpharmy oraz Fundację Rodziny Staraków, założoną w 2008 roku. Wrażliwość na potrzeby innych, zaangażowanie w programy edukacyjne i promocję sztuki leżą u podstaw stworzenia Fundacji Rodziny Staraków, organizacji non-profit z siedzibą w Warszawie. Jej cele są realizowane w ramach projektów Spektra Art Space, Spektra Edu oraz program Kunszt. W 2012 roku Fundacja Rodziny Staraków powołała Spektra Art Space, niezależną instytucję kulturalną, która poprzez autorski program wystaw w Warszawie i w Wenecji znacząco uzupełnia działania muzeów oraz prywatnych i państwowych galerii w obszarze promowania i upowszechniania polskiej sztuki współczesnej. Realizuje cele fundacji w zakresie mecenatu kulturalnego oraz misję wspierania młodych polskich artystek i artystów. Spektra Art Space to miejsce stałej prezentacji prywatnej kolekcji Anny i Jerzego Staraków, stanowiącej unikatowy przegląd klasyki polskiej sztuki XX i XXI wieku, na który składa się obecnie ponad 600 dzieł, blisko 100 artystek i artystów. W 2013 roku został zainaugurowany cykl Spektra Art Space Masters, w ramach którego zrealizowano ponad 20 wystaw. Jego celem jest prezentacja twórczości najwybitniejszych polskich artystek i artystów, mistrzyń i mistrzów, prekursorów powojennej awangardy, których dzieła stanowią trzon prywatnej kolekcji Anny i Jerzego Staraków. Wsparcie dla młodych twórczyń i twórców realizowane jest w formie cyklicznych pokazów poprzez projekt SUN, który został zainaugurowany przez Fundację Rodziny Staraków oraz kuratorkę Spektra Art Space Anię Muszyńską w 2013 roku. To otwarte miejsce dla eksperymentu, dedykowane debiutującym artystkom i artystom do 30 roku życia, w którym wzięło już udział ponad 75 osób. Od kilku lat Fundacja Rodziny Staraków regularnie organizuje wystawy podczas Biennale w Wenecji. Pierwszą z nich była wystawa Ryszarda Winiarskiego Zdarzenie, informacja, obraz w 2017 roku, która uzyskała tytuł oficjalnego wydarzenia towarzyszącego Biennale. Kolejna wenecka wystawa Force Field w 2019 roku prezentowała pracę 13 artystek i artystów wybranych spośród 43 uczestników projektu SUN. Podczas Biennale w Wenecji w 2022 roku Fundacja Rodziny Staraków zorganizowała wystawę Ewy Kuryluk Ja, Biały Kangur, po raz kolejny otrzymując tytuł oficjalnego wydarzenia towarzyszącego.
W 2024 roku, w ramach oficjalnego wydarzenia towarzyszącego Biennale w Wenecji, Fundacja prezentuje wystawę dedykowaną twórczości jednego z najważniejszych polskich malarzy XX wieku, Andrzeja Wróblewskiego, zatytułowaną In the First Person. Wystawa odbywa się w historycznych i niezwykle prestiżowych przestrzeniach Procuratie Vecchie na placu Świętego Marka. W 2019 roku powstał projekt Spektra Edu, który realizuje cele Fundacji Rodziny Staraków związane z edukacją i rozwojem utalentowanej młodzieży. W programie grantowym WENA Fundacja Rodziny Staraków przyznaje w drodze konkursów granty na realizację autorskich projektów edukacyjno-artystycznych. Od początku istnienia programu odbyło się już 6 edycji konkursu. Są one dedykowane publicznym liceom plastycznym w Polsce. Ich celem jest wspieranie rozwoju edukacji artystycznej młodzieży, inspirowanie uczniów do działań twórczych oraz rozwijanie krytycznego i kreatywnego odbioru sztuki. Program stypendialny Horyzonty Fundacja Rodziny Staraków realizuje wspólnie z Edukacyjną Fundacją Romana Czerneckiego. Od 2016 roku wspiera będącą w trudnej sytuacji finansowej młodzież pochodzącą z małych miejscowości. W ramach programu fundowane są stypendia naukowe umożliwiające edukację, rozwój potencjału i pasji młodzieży. 8. edycja programu, która odbyła się w 2023 roku, objęła stypendiami 249 uczniów i uczennic, z czego 160 zostało sfinansowanych przez Fundację Rodziny Staraków. W 2023 roku w ramach Fundacji Rodziny Staraków został zainaugurowany program Kunszt, skierowany do twórczyń i twórców zajmujących się projektowaniem oraz wykonywaniem przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Jego celem jest wspieranie nowego rzemiosła artystycznego poprzez stworzenie przestrzeni rozwoju nowatorskiej myśli projektowej oraz eksperymentalnej pracy z materiałem. Program ma być miejscem wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą na temat rzemiosła artystycznego. W ramach programu odbywają się coroczne konkursy, które pozwalają twórcom i twórczyniom na realizację wyjątkowych projektów nadających charakter otaczającej je przestrzeni. Obszarem zainteresowania i działań Fundacji Rodziny Staraków jest również sztuka filmowa. Jednym z przykładów zaangażowania jest patronat honorowy nad konkursem Wyobraź sobie, który jest organizowany przez Watch Out Studio. Jego celem jest poszukiwanie ciekawych pomysłów na scenariusze filmowe, które mogą w przyszłości trafić na ekrany kin, oraz budowanie relacji między autorami i przedstawicielami branży filmowej. Fundacja przyznaje w tym konkursie nagrodę specjalną – stypendium scenariuszowe. Fundacja wsparła również inicjatywę Plenery Film Spring Open. W 2022 roku została powołana Grupa Nowoczesnej Produkcji Filmowej imienia Piotra Woźniaka-Staraka. W ramach jej działań młodzi producenci i studenci produkcji filmowej mogą uczestniczyć w praktycznych zajęciach z uznanymi ekspertami w branży. W świecie pełnym wyzwań i możliwości Fundacja Rodziny Staraków stanowi niezastąpione źródło wsparcia i inspiracji. Z sukcesem tworzy przyjazną przestrzeń sprzyjającą promocji młodych i realizacji różnorodnych projektów. Z dbałością troszczy się o dorobek kulturalny kraju oraz edukację i rozwój talentów.